Cześć! To podcast Dieta z Głową. Ja jestem Monika. A ja Magda. A to jest podcast o tym, jak dbać o zdrowie poprzez odżywianie, aktywność fizyczną i zdrowe relacje z jedzeniem. Cześć Magda. Cześć Monika. Zmieniam strategię i zamiast y, wypytywać Cię, co zjadłaś dzisiaj na śniadanie, e, może dlatego, że widziałam na stories. Zapytam Cię, czy masz ostatnio jakiś fajny nawyk, może coś zaczęłaś nowego wdrażać, albo skupiasz się na tym w tym okresie, co gdzieś tam ci umknęło? Czy jest coś dobrego, co robisz dla siebie? Mm -hmm. Wiesz, co? Powiem Ci, że to jest w ogóle bardzo fajne pytanie, bo mogłoby się wydawać, że jak już masz jakieś nawyki, to one z tobą będą na zawsze, a ja chyba jestem świetnym przykładem tego. Że w macierzyństwie bardzo dużo moich nawyków dobrych, które miałam wcześniej, przed tym okresem macierzyństwa, one się totalnie rozjechały i musiałam sobie je trochę poskładać, trochę na nowo. Oczywiście wyglądają one teraz już całkiem inaczej. I ciekawe jest w ogóle to, że ostatnio, właśnie miałam wiele prób powrotu do takiej regularnej aktywności fizycznej i to, co ostatnio założyłam, i oczywiście różne były efekty. Ale to co ostatnio sobie założyłam to to, że każdego dnia chcę 60 minut robić coś aktywnego. I hmm, udaje mi się to ambitnie. zrobić. Tak, ale też różnica jest taka, bo kiedyś byłam bardzo nastawiona na to, że trening musiał być treningiem, który podnosi pupę do góry, robi coś konkretnego, nie? Czyli jakby wpływa w określony sposób na Twoją sylwetkę i ten efekt był taki najważniejszy. Teraz mam tak, że to ma być po prostu aktywność, która da mi frajdę, która sprawi, że poczuję, że mam mięśnie i one mogą pracować. I to są bardzo często rzeczy, które po prostu są dla przyjemności i w ogóle nie są nastawione na takie efekty wizualne. Czyli mam ostatnią zajawkę na... Yy, na to żeby nauczyć się jeździć na dyskorolce, bo nigdy tego nie robiłam. I byłam w szoku, jak właśnie dwa dni temu pojechałam z koleżanką, ona była na hulajnodze, ja byłam na deskorolce i udało mi się przejechać cały ten dystans, który ona jechała na hulajnodze, <grym> na tej deskorolce i to było mega fajne i to było właśnie takie, taki ruch, kiedy ty nawet w sumie nie zauważasz za bardzo, że jesteś w ruchu. A prawda jest taka, że zleciała godzina albo i więcej. Więc dla mnie rower, spacer, deskorolka, hulajnoga, ja to po prostu uwielbiam i staram się pilnować tego, żeby każdego dnia z tego coś było. To jest super w ogóle y, aktywność fizyczna w takiej formie, dla mnie od razu przychodzi mi do głowy, że to jest coś atrakcyjnego, że bardziej to jest rozrywka, a jeżeli tak. aktywność fizyczna, a oczywiście umówmy się, to pewnie też dało Ci do wiwatu, bo godzina dyskorolki to chyba trochę angażuje nogi, cały kor, równowagę, więc jakby wszystkie te mięśnie posturalne mega pracują. Tak, tym bardziej jak jeszcze nie masz tak dobrze opanowanej techniki, tylko robisz to właśnie siłą mięśni, bo musisz trzymać całe ciało takie mocno napięte, nie? później to już na pewno inaczej, Wygląda, ale faktycznie moje uda. Miałam w głowie tylko to, jak pali, nie? Więc no, no dokładnie. To jest bardzo fajny wysiłek, ale też właśnie taki mm, nie męczący pod tym kątem, że miałam w głowie, o Jezu, muszę dzisiaj jeszcze iść na trening, a trzeba zrobić ten trening. Nie, totalnie nie. Ja tak naprawdę nie umiem się doczekać, jak wieczorem będę mogła sobie faktycznie wyskoczyć i coś fajnego zrobić, nie? Z kimś jeszcze najlepiej. Mega. Mega. No. O, to jest super. A powiedz mi, a jak u Ciebie? Nad czym teraz pracujesz? Masz jakieś nowe założenia? Tak, powiem Ci tak, w ogóle co do aktywności, to jakby to jest trochę nasze i spójne, dlatego że my rozmawialiśmy trochę o tym, że się trochę jakby zapuściłyśmy, jeśli chodzi o regularną aktywność, więc tak, tutaj też jakby o to dbam, tylko ja faktycznie stawiam na te treningi, bo czuję jakby siedzenie przed komputerem i mój kręgosłup to czuje, ale nie o tym chciałam jakby powiedzieć. To, co najbardziej mi teraz sprawia friday, to jako naczelna fanka rytmu dobowego i czynności z nim związanych, to codziennie rano w ogóle mam taki rytuał, że chodzę sobie na dwór. Jestem szczęśliwą posiadaczką ogrodu, więc tutaj nie muszę wychodzić jakby na spacer, tylko sobie biorę po prostu krzesło, idę sobie w stronę słońca o siódmej rano, biorę sobie duży kubek ciepłej wody. I spędzam te 15 minut, wystawiając twarz oko, szczególnie oko do światła słonecznego, i to jest taki mega rytuał, bo nie dość, że wystawiam się na słońce, to jeszcze jakby mam taki kontakt trochę z zielenią, z naturą, z ogródkiem. Widzę to wszystkie owady, pszczoły itd., I, i ten dźwięk tej zieleni, tych żyjątek, mnie tak świetnie nastraja na, 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 na cały dzień to jest po prostu coś niesamowitego. No i oczywiście prysznic dla organizmu, czyli ciepła woda i to jest mój taki rytuał poranny, który mnie tak ustawia na takie e, działanie w zgodzie ze swoim ciałem, z rytmem dobowym e, tego ciała. I później mi chyba lepiej idzie w ogóle w pracy, bo się czuję taka wie, że coś dobrego już dla siebie zrobiłam. Mm -hmm. Także polecam, jeżeli macie okazję wyjść chociaż na 5 minut rano, no to, no to super pomysł. Nawet na balkon myślę, że też będzie fajnym pomysłem. Mm -hmm. No, powiem Ci, że zazdroszczę. Myślę, że za kilka lat będzie to u mnie możliwe. Jak już mały będzie większy, to może, może będzie mniej potrzebował rano, będzie mniej absorbujący, mniej moje uwagi, ale to jest na pewno świetne. To, to jest na pewno super. I tak wydaje mi się, że to jest po prostu taka Twoja medytacja, nie? Trochę tak i nawet było tak, że sobie zamykałam oczy i trochę sobie medytowałam albo. Robiłam sobie takie afirmacje, być może dla niektórych może być to śmieszne. Ja też się z tego kiedyś śmiałam, a teraz jednak to jakoś tak fajnie na mnie wpływa. To przypomina człowiekowi o jakichś takich swoich wartościach, w zależności jaka jest nasza intencja. Ale Fajnie jest czasami posiedzieć w ciszy, a mm -hmm. fajnie czasami pomedytować albo sobie czegoś posłuchać, nie? Afirmacje czy jakiejś medytacji, czy takiej prowadzonej albo podcastu po prostu. Mm -hmm. Bardzo fajna sprawa. Tak, ale a widzisz, a propos tego, że kiedyś się z tego śmiałaś, jasne, to może się wydawać takie jakieś... Magiczne, odjechane, odjechane takie, tak, trochę oderwane od ziemi. Tak, ale z drugiej strony to myślę, że każdy, kogo dopadnie, dzisiejsze życie, świat i to, jak szybko żyjemy, jak dużo mamy stresów, bojców i w ogóle takiego właśnie nadmiaru wszystkiego, to myślę, że każdy w którymś momencie. Może poczuję właśnie potrzeba czegoś takiego, nie? Że tutaj jednak trzeba się zwrócić ku sobie i ta uważność ma ogromne znaczenie i to co wokół nas ma ogromne znaczenie i zauważanie w ogóle tego i, i myślę że no prędzej czy później chyba do każdego to dotrze. Tak, ja myślę że. Że do każdego. Do mnie to dotarło, jeszcze nie przytulam drzew, ale jestem otwarta na wszystko. <laughs> Okej, okay. dobra, ale to już, żeby nie robić przedługawych wstępów, chociaż mam wrażenie, że ten i tak już był taki trochę z tych dłuższych. Tak, wracamy na Ziemię. Wracamy na Ziemię i dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o. To będzie druga część w ogóle tematu, bo w, we wcześniejszym odcinku był temat insuliny i zespołu policystycznych jajników, i starałyśmy się opowiedzieć Ci, jakie to są wzajemne powiązania, jakie to są zależności i dlaczego ta wysoka insulina bardzo będzie jakby komplikowała dodatkowo ten profil hormonalny. I tam skupiałyśmy się na diecie i na zaleceniach żywieniowych. Natomiast dzisiaj chcemy wziąć pod lupę suplementację i te składniki, substancje które faktycznie wykazują takie korzystne działania, jeżeli chodzi o kobiety z zespołem policystycznych jajników i też bierzemy pod uwagę właśnie te składniki, które poprawiają insulinowrażliwość, czyli jeżeli jest też ta insulinooporność i są problemy z gospodarką cukrową, to zastanowimy się nad tym, w jaki sposób można ją wspierać. Tak. Ale zanim wymienimy te wszystkie substancje i suplementy, to chcemy powiedzieć o kilku ważnych informacjach. Informacja numer jeden to jest taka, że zachęcamy do wcześniejszych badań. Musimy znać poziom wyjściowy i wiedzieć, po co dany suplement bierzemy, na co, przez jaki czas i w jakiej dawce. Co do samej dawki, warto pamiętać o tym, że dawka jednak ma znaczenie. I możemy kupić jakiś suplement, który tak naprawdę będzie się bardzo słabo przyswajał, bardzo słabo wchłaniał i nie osiągniemy niczego oprócz mniejszego portfela. Myślę sobie, że warto też podkreślić, że suplementacja nie jest na stałe. Suplementacja jest po to, żeby uzupełnić niedobory, żeby przełamać jakiś opór, żeby wspomóc ten organizm w pracy, w pokonywaniu jakichś problemów zdrowotnych, żeby wspomóc ten organizm i profil hormonalny. Natomiast w momencie, kiedy uzyskamy poprawę, odstawiamy suplementację. Suplementacja ma być wsparciem, a podstawą ma być dieta. I bez diety suplementacja nie będzie działać, nie ma takiej możliwości, dieta może być fajnie podkreślana suplementacją, natomiast na odwrót to nie będzie miało żadnego znaczenia, więc znowu wyrzucamy tutaj pieniądze w błoto. Tak i fajnie, że na to zwracasz uwagę, tym bardziej, jeżeli my mówimy, jesteśmy teraz skupione na temacie insulinowrażliwości i tego właśnie, w jaki sposób wpływać na gospodarkę cukrową. Dieta jest turbo ważna i o tym już też na pewno wiecie, ale musimy dopowiedzieć. Tak. I to, że podajemy kilka bądź chyba nawet kilkanaście składników nie oznacza to, że można je brać wszystkie naraz. Najlepiej to i tak polecamy skonsultować się ze specjalistą, z lekarzem, z dietetykiem. My też dobieramy suplementację dla naszych pacjentek i jednak zwracamy uwagę na dokładny preparat, co on ma robić, na jak długo on ma być brany, jaka dawka, jaka forma i tak dalej. Tak, ale też co ważne, yy, oczywiście objawy, które są zgłaszane i wyniki badań, nie, więc tutaj to trzeba bardzo indywidualnie dopasować do danej osoby, yy, bo nie o to chodzi, żeby im więcej, tym lepiej, im więcej suplementów, tym na pewno będzie lepszy efekt, bo nie, one mają być indywidualizowane. Tak, pamiętajcie, że y, każda substancja, która jest przyjmowana przez nas właśnie chociażby w postaci suplementu, będzie miała interakcję z żywnością, z lekami, z innymi suplementami, z gnawszymi genami więc jakby tutaj jest szereg różnych zależności na które trzeba zwracać uwagę dlatego najlepiej jednak oddać się w ręce specjalisty i to wszystko omówić natomiast my dzisiaj powiemy o takich ciekawych związkach które mają uzasadnienie w literaturze i które wykazują pozytywny wpływ na gospodarkę cukrową i na profil hormonalny u kobiet z zespołem PCOS tak i zaczynamy od y, witaminy D. Tutaj wielkie zaskoczenie. Ja w ogóle mam wrażenie, że o witaminie D y, w każdym kontekście można mówić y, pozytywnie i zawsze, jak mówimy o jakichś tam różnych problemach, to ta witamina D jest wymieniana i tutaj też będzie, dlatego że y, no, niedobór witaminy D zwiększa ryzyko rozwoju w ogóle PCOS, a gdy już jest zdiagnozowane, to u kobiet niedobór zwiększa ryzyko wystąpienia insulinoporności i cukrzycy. Natomiast to, co jest ważne, to to, żeby tutaj sprawdzić aktualne stężenie i w ten sposób dobrać dawkę wspólnie właśnie ze specjalistą, tak jak e, wspominałaś, taką dawkę, która jest adekwatna do tego wyniku, ponieważ my mamy jakieś rekomendacje, takie krajowe, i one na przykład mówią u, osób do, u osoby dorosłej, to jest dawka 2000 w chwili obecnej jednostek. Na dobę. Natomiast tutaj fajnie by było wyjść od tego, co jest aktualnie, w jaki sposób ewentualnie wyrównać niedobór, jeżeli taki się pojawia. I, i, I to jest takie też bardzo istotne, dlatego że jeżeli mamy niedobór, a o nim nie wiemy, no to taka dawka w takim stężeniu niskim, ona może być po prostu dla nas niewystarczająca to co jest też bardzo istotne a co ostatnio stało się takie modne to to, że niektóre osoby właśnie myślą, że im więcej tym lepiej czyli przyjmują dawki na przykład pięciokrotne witaminy D co totalnie absolutnie nie jest dobrą praktyką i może skończyć się źle, bo tutaj okazuje się, że ta witamina D właśnie w zbyt dużej dawce może być toksyczna dla organizmu, także no to jest też dosyć istotne to, co jest jeszcze związane z witaminą D, to to, że my rekomendujemy przyjmowanie tej witaminy D w ciągu całego roku. Tutaj nie trzeba robić przerw w okresie letnim, dlatego że te warunki, jakby na to, żeby zapewnić sobie tą syntezę skórną, one są dosyć takie radykalne, bym powiedziała. I jednak większość z nas nie ma takiej możliwości, jeżeli my normalnie w ciągu tego okresu letniego też po prostu pracujemy e, i nie pracujemy wystawione na słońcu, tylko w, 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 w tych pomieszczeniach zamkniętych. Wychodzimy dopiero gdzieś tam po południu. Unikamy w takich godzinach e, między godziną 11 a 15 tego słońca. To naprawdę nie rezygnuj z suplementacji, tylko nie obawiaj się tego, możesz ją przyjmować naprawdę cały rok i to będzie z korzyścią dla zdrowia. Mhm. Tak, powiedziałaś już wszystko. Ja tylko dopowiem, że takie y, dawki, które można przyjmować, to będą takie dawki, które pozwolą nam na utrzymanie stężenia we krwi 50-60 nanogramów na decylitr, to będzie fajnie. Oprócz tego wiadomo, że jeżeli cierpimy na jakieś choroby autoimmunizacyjne, to tutaj to stężenie w organizmie może być nawet odrobnie wyższe, ale no tutaj, tak jak, tak jak już powiedziałam, to jest bardziej już indywidualizowane, więc jeśli chodzi o taką przeciętną wartość, to myślę, że minimum 40 to będzie dobrze, żeby to utrzymać, więc znowu tutaj wracamy do punktu pierwszego. Warto wybrać się najpierw na badania i sprawdzić wyjściowy poziom 25 OHD3. Mhm, dokładnie tak. Tak i kolejną substancją, która ma dobre udokumentowanie w literaturze, to będzie N-acetylocysteina, znana jako NAC. Ona mm, ta cząsteczka zwiększa stężenie antyoksydantów w komórce, będzie też zapobiegać uszkodzeniu śródbłonka przez stres oksydacyjny, więc tutaj ma silne takie działanie antyoksydacyjne. W ogóle NAG będzie bardzo fajnie wspierał glutation, a glutation to jest taki najważniejszy dla nas związek. Który w organizmie jakby jest produkowany endogennie, czyli to jest nasz prywatny przeciwutleniacz. Glutation ma działanie również detoksykujące i wspiera odporność organizmu. Inaczej będzie jakby poprawiać, wpływać na glutation. Natomiast no tutaj taka mała wada, że obserwowane jest, że wpływa jakby bardzo szybko na poprawę glutationu, ale później za jakiś czas to stężenie spada. Więc jakby, no widzicie, każdy suplement ma dużo zalet, ale te zalety nie są takie, że, że, że one są cały czas super idealne i nic tylko łykać. Tutaj właśnie znowu podstawa będzie dietą, bo dieta też będzie bardzo wspierać glutation. Natomiast co do naku, to jednak u kobiet z PCOS zwiększa szansę na indukcję owulacji. Więc tutaj, jeżeli też występuje insulinooporność, to bardzo dobrze jest go włączyć, i to potwierdza stanowisko zespołu ekspertów na temat zastosowania nak w ginekologii i położnictwie. Tak. Także tak myślę że myślę że nag będzie, będzie fajny jest w internecie już coraz więcej informacji jako ciekawostkę mogę powiedzieć że w ogóle nag się podaje w przypadku zatrucia paracetamolem jeżeli występuje zatrucie paracetamolem to i zgłosimy się na SOR to wtedy odpowiednia dawka jest podawana jakby chyba w zastrzyku z tego co kojarzę bo nag wykazuje właśnie silne wsparcie też wątroby która może sobie później jakby bez szwanku bez mniejszego szwanku poradzić właśnie z zatruciem jakimiś lekami czy, tak jak wspomniałam, paracetamolem. Mhm. Także silny związek. Okej, okay, idziemy dalej. Kolejna substancja to jest inozytol. U kobiet z zespołem policystycznych jajników obserwuje się niedobór inozytolu, a to może też sprzyjać rozwojowi insulinooporności. I znowu tutaj też mamy czym się wesprzeć, bo mamy stanowisko zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące stosowania preparatów zawierających mioinozytol przez pacjentki właśnie z PCOS-em. I według tego stosowanie mioinozytolu pozwala przywrócić parametry metaboliczne, endokrynologiczne i przywrócić regularność owulacji. Badania potwierdzają, że włączenie mioinozytolu pomaga zmniejszyć LH i prolaktynę, zmniejszyć wskaźnik HOMA i R, czyli tutaj mamy tą poprawę insulinowrażliwości, przywrócić regularne cykle i zmniejszyć androgenizację. Więc naprawdę to jest taka substancja, takie must have, powiedziałabym tak. Mhm, tak, i zarówno w insulinooporności i szczególnie w PCOSie, gdzie to insulinooporność występuje. Mhm. Dobra, omega 3 też popularny suplement, jakby popularny związek tłuszczowy. Generalnie tak się śmiałyśmy kiedyś z Magdą, że jak na kolokwium odnośnie jakiejś choroby i suplementacji nie wiemy co wpisać, to wystarczy wpisać omega-3 i będzie punkcik na kolokwium, dlatego, że faktycznie omega-3 wykazuje tak szerokie działanie, w ogóle kwasy omega-3, EPA i DHA szczególnie, wykazują tak silne działanie prozdrowotne, że w zasadzie poleca się w bardzo wielu jednostkach klinicznych. Omega-3 będą miały bardzo pozytywny wpływ na androgeny, mają silne działanie przeciwzapalne. Co jeszcze? Tutaj DHA-Epa w dawce około 1 grama na dzień. Tylko tutaj warto uważać na to, że jeżeli mamy problemy z histaminą, mamy problemy z DAO, to już trzeba podchodzić do tego indywidualnie. A do, co do samego preparatu, to, to takie moje prywatne zdanie, że ja bardziej rekomenduję w płynie, dlatego że samo kapsułkowanie preparatu będzie się wiązać z jakimś może drobnym, ale jakimś na pewno utlenianiem tych kwasów tłuszczowych, a tego nie chcemy. Jeżeli już kupujemy w kapsułkach, bo na przykład ten smak nie podchodzi nam za bardzo, to polecam bardzo dobrej jakości suplement. Na to warto zwracać uwagę. Okej, okay, więc to jest do zapamiętania. Kwasa omega 3 bardzo ważna w się. Tak, i dzisiaj zaczynam nową buteleczkę, także nowego preparatu, bo testuję różne ostatnio i jestem taka trochę podekscytowana. Nie wiem, czy to jest normalne. <laughs> Znając ciebie, to powiem Ci, że tak, natomiast nie wiem, jak inni by się wypowiedzieli w tym temacie. No ale to jest fajne właśnie, żeby mieć swoją pasję i lubić to. Nie? To wtedy po prostu kręcić wszystko. Ok, idziemy dalej. Kolejna substancja: magnes. Magnes wspiera nam gospodarkę cukrową. Jest tak naprawdę kluczowy do pracy każdej komórki naszego ciała. Tak. I w ogóle stres będzie nam zubożał zapasy magnezu a umówmy się, stres generalnie w życiu każdego człowieka gdzieś tam bardziej bądź mniej występuje, ale występuje. Każda komórka naszego ciała jest, pod, jakby magnes jest potrzebny do jej sprawnego działania, więc w ogóle magnes to jest też taki król, jeśli chodzi o suplementy i jeśli chodzi o formę, bo powiedziałam, że są jednak ważne też zarówno dawki, jak i forma suplementu, no i na przykład, jeśli chodzi o magnez, to super formą będzie glicynian, albo na przykład jabłczan czy y, cytrynian. Tylko tutaj z cytrynianem uwaga, jak ktoś ma problemy jelitowe, to może je troszeczkę nasilać. Natomiast y, tlenek magnezu nie będzie super y, formą, a w aptekach można sobie taką zakupić, więc widzicie, tutaj na to wszystko trzeba też zwracać y, uwagę. Tak. Mhm. Idziemy dalej. Kolejna substancja to chrom, który poprawia gospodarkę insulinową, poprawia profil hormonalny, i w badaniach obserwuje się wzrost pojemności antyoksydacyjnej czyli to jest zdolność pokłaniania reaktywnych form tlenu przez przeciwutleniacze. My wiemy, że w PCOS mamy taki. Ta, jest taka jakby tendencja do tego, że jest taki przewlekły stan zapalny o takim niskim nasileniu, więc tutaj to jest super. Jakby zastosowanie chromu. Ta forma polecana to będzie pikolinian chromu. Mhm. Tak. W ogóle z chromem jest ciekawa sprawa, bo ja u moich pacjentek w ogóle obserwuję, że... Mm, jeżeli zaczynają suplementację chromem, to zdarzyło mi się tak kilka razy, że miały poczucie, że po paru, po paru tam X dniach, bo, bo nie chcę mówić, jakby bo to jest sprawa indywidualna, ile kto bierze, ale przez jak długi czas, ale faktycznie było tak, że później, jakby te, bo chrom działa fajnie na takie tłumienie, apetytu na słodycze. I co ciekawe, to działa w momencie, kiedy mamy niedobór chromu. Natomiast bardzo często po jakimś tam czasie też wśród moich pacjentek obserwowałyśmy, że później jakby nie ma tego takiego fajnego wpływu na ten apetyt. I tutaj bardziej jednak doszłyśmy do wniosku, że, że to bardziej jest taki psychologiczny głód, nie? związany okay. z naszą ochotą, a niekoniecznie takim, taki, taką potrzebą organizmu. Natomiast właśnie z tym chromem jeszcze badam ten temat, ale wydawać by się mogło, że tutaj faktycznie on będzie miał super. Zastosowanie właśnie w przypadku niedoboru chromu, natomiast później to działanie, tak zauważyłam, że osłabia uh -huh. się. Okay. Ale to jest, wiesz, moje domysły póki co. Uh -huh. okay. No ale fajnie, że się dzielisz. Kolejna substancja to jest selen. Tutaj warto też wspomnieć o tym, że warto znowu zrobić, czyli punkt pierwszy, czyli oznaczamy stężenie selenu. Zanim zostanie włączony suplement, dlatego, że selen w nadmiernej ilości może być toksyczny. I tutaj z tego powodu jest to ryzykowne, więc warto to zrobić po prostu. Kor tak, zdecydowanie. Mhm. Co do selenu, to też wspomniałam o chociażby warunkach genetycznych, że one mają wpływ, i w przypadku selenu w ogóle, jeżeli ktoś ma, dana kobieta ma predyspozycję do chorób raka piersi to nie poleca się. Szczególnie u kobiet, które mają aktywny gen BRC1. To tutaj absolutnie nie. Więc to też jest takie ważne do, do podkreślenia. Fajnie, że o tym wspominasz. Mhm. E, jeszcze zostały nam już tak na właściwie koniec, zostały nam takie substancje jak kwas alfa-liponowy, witaminy z grupy mhm. B, w tym kwas foliowy i B12 w formie zmetylowanej. Oraz probiotyki, które też tutaj w badaniach potwierdzają, jest to potwierdzone, że te probiotyki, włączenie probiotykoterapii daje pozytywne też efekty w leczeniu PCOS-u. Tak. Natomiast w przypadku probiotyków tutaj najważniejsza jest ta indywidualizacja, dlatego tutaj nie będziemy wymieniać jakby szczepów, bo jest to bez sensu. Natomiast Wiemy o tym, że mikrobiota jelitowa ma wpływ na naszą gospodarkę cukrową, więc jeżeli tutaj z gospodarką cukrową coś jest nie tak, no to trzeba się też zatroszczyć yy, o jelita, bo jest taki związek, że od jelit też zależy, jak będą wyglądać cukry i stężenie insuliny. Mhm, tak. To, o czym jeszcze tak na zakończenie wspomnimy, to co prawda to nie jest suplement, ale lek, jest to metformina. I tutaj dosłownie kilka słów na ten temat, bo jest właśnie, są takie rekomendacje w leczeniu zespołu policystycznych jajników często stosuje się tą metforminę, ona zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę i zmniejsza hiperinsulinemię. Ten lek zmniejsza nam też stężenie testosteronu i androstendionu, przez co pomaga przywróceniu regularnych cykli i też przywrócenie owulacji. Przy czym też takie najlepsze efekty uzyskuje się przy połączeniu farmakoterapii, oczywiście z modyfikacją stylu życia, więc tutaj ten element dietoterapii też musi być zachowany. Natomiast często spotykamy się z takimi obawami kobiet, e, z takim lękiem bądź też takim oporem, niechęcią. Niechęcią do włączenia mhm. faktycznie e, leku, bo jest taka głęboka wiara w to, że Właśnie dieta wystarczy i że ta farmakodrapia to już jest coś takiego poważnego, że to już jest jakaś choroba, którą trzeba leczyć i w ogóle. Ja myślę, że tutaj to, co jest dosyć istotne i co fajnie, żeby wybrzmiało, to to, że trzeba wziąć pod uwagę leptynooporność, która często jest powiązana z insulinoopornością, również z otyłością. Wtedy nadmierny apetyt. Nie jest kwestią słabego charakteru, tylko po prostu zaburzeń metabolicznych. I jeśli one nie zostaną w odpowiedni sposób wygaszone, to najprawdopodobniej siłą woli nie uda się tego łaknienia kontrolować. Więc jeśli właśnie tak zakładamy, że no teraz to wystarczy się już spiąć, po prostu ogarnę się, nie? I właśnie nie bierzemy tego pod uwagę, bądź też nie wiemy o tym, że tak naprawdę fizjologia może nam nie sprzyjać. To też niepowodzenia mogą być odbierane jako taki skutek słabego charakteru, i dana osoba po prostu skończy z takim poczuciem: Znowu mi się nie udało, jestem beznadziejna. Nie? Dlatego uważam, że na, naprawdę należy wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia, w tym dedykowane leki, e, i nie obawiać się tego, bo to też jest tak, że włączenie tego leku, leku może być potrzebne. I korzystne w jakimś okresie czasu, a nie absolutnie na całe życie, nie? Oczywiście. Zresztą standardy też mówią o tym, że w momencie, kiedy dietoterapia, włączenie aktywności fizycznej, e, zmiany stylu życia po do 6 miesięcy nie będzie żadnej poprawy, to wtedy bardzo często należy włączyć metforminę po to, żeby tak jakby przełamać tych, ten opór komórek, dlatego że czasami mamy tak zaawansowaną tą insulinooporność, ta insulina jest wydzielana w takich ilościach, że jakby te wszystkie zmiany nie będą dostateczne, żeby tą insulinowrażliwość przywrócić, dlatego ten lek myślę, że będzie takim dobrym wsparciem i... Yy, i dobrym narzędziem do tego, żeby właśnie zapoczątkować te dobre zmiany. Natomiast, tak jak powiedziałaś, Magda, to nie jest lek na całe życie. On wcale nie musi być brany do końca życia. Bardzo często jest tak jak współpracujemy właśnie z lekarzem endokrynologiem to słyszymy później po konsultacjach z pacjentkami że na przykład po jakimś okresie zmiany stylu życia, włączenia aktywności, dietoterapii to te dawki leku są później obniżane bądź nawet można zaobserwować całkowite zejście z metforminy, więc to też jest dobre wsparcie i nie musimy podchodzić do tego leku jak jak jakieś piętno, które zostaje nam już na całe życie. Zresztą, metformina ma bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o wydłużanie telomerów, zwiększanie insulinowrażliwości itd. I bardzo dobrze jest po pierwsze przebadana, po drugie, jak na leki, które oczywiście różne mają skutki uboczne, metformina ma ich bardzo mało. Bardzo na tle oczywiście, w ogóle, całej dostępnej farmakoterapii. Więc tutaj myślę, że to jest całkiem dobry lek i nie należy się go bać. Oczywiście leki wystawia recepty lekarz, więc tutaj my tylko mówimy o tym, żeby, żeby jakby nie podchodzić tak bardzo negatywnie i myśleć, że sama natura nas uzdrowi. Mm -hmm. Nie do końca Dokładnie tak jest. Tak. Okay. tak, spinając trochę, podsumowując temat suplementacji. Na pewno musi to być taka suplementacja celowana, więc jeżeli chcesz wykorzystać, to wykorzystuj te substancje, które mają naukowe potwierdzenie korzystne, akurat w kontekście właśnie poprawy wrażliwości insulinowej i zespołu policystycznych jajników i poprawiają ten profil hormonalny. To nie jest tak, że im więcej, tym lepiej, więc tutaj warto by było w jakiś sposób zaplanować sobie taką strategię przyjmowania tych suplementów, i też od czasu do czasu sprawdzić sobie y, to ostężenie we krwi, żeby dobrać w odpowiedni sposób tą dawkę. A na pewno warto wspomagać dietoterapię, ale tak jak Monika powiedziała wcześniej, dieta zawsze przed, a suplementacja niech będzie świetnym uzupełnieniem tego wszystkiego. Tak, dokładnie. Piękne podsumowanie. Ach, starałam się. <laughs> Jeśli chodzi o współpracę z nami, to jeżeli chcesz mieć wszystko zindywidualizowane, to zapraszamy na dietaesgyłową.pl i tam możesz się dowiedzieć o współpracy z nami, jeśli chodzi o dietoterapię, suplementację, dobór aktywności fizycznej i domknięciem tej współpracy zaleceniami. Tak, natomiast jeżeli chcesz wiedzieć więcej, o tym, w jaki sposób poprawiać nawyki, w jaki sposób możesz poprawić swoje zdrowie hormonalne, bądź też osiągnąć inne cele, jak na przykład schudnąć. Obserwuj nas na Instagramie, na Facebooku i słuchaj podcastu. Nazwa prosta: dieta z głową. Tak jest wszędzie. Mhm. Fajnie, że byłaś dzisiaj z nami. Mamy nadzieję, że do usłyszenia następnym razem. Nadawała Monika i nadawała Magda, a to był podcast Dieta z głową. Fast.